I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 21 kwietnia 2021. Mamy środę, wiemy, że środa jest dniem, dokładnie. Pamiętamy to jak co tydzień. Nie będę tego co tydzień przypominał, także na spokojnie wiecie co robić w każdą środę w lato przynajmniej. Więc dzisiaj sobie przejdziemy do kolejnej porcji wiadomości. Zobaczmy, jak sobie radzą kryptowaluty w tym momencie, a więc Bitcoin 56700. 48 dolarów. Dobrze, że jest powyżej 55 tysięcy, wtedy wiemy, że dalsze spadki nam nie grożą. Ostatnie 24 godziny to jest 1,3% w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest PancakeSwap 17,7%, Horizon 16,5% i Binance Coin 14,9%. Projekty, które sobie nie poradziły, tak świetnie jak te. Poprzednie to jest Dogecoin minus 23%. Zobaczcie, wow! W ostatnich 24 godzinach faktycznie te, ten dolar, o którym mówiliśmy w ostatniej audycji, na razie oddala nam się nieco. Ale zobaczymy, czy za chwilę nie wyjdzie Mark Cuban, albo na przykład Elon Musk i powie coś na Twitterze i znowuż cena. Zawinduje do około 60 centów. Kto wie, kto wie, czy to się nie wydarzy? Qtum minus 10,2% i Nano minus 9,6. Jeżeli chcecie wiadomości w skrócie, to ci, którzy mają dosłownie ile? 2,5 minuty. Teraz się dowiecie, co było w ostatnich 24 godzinach krypto. A więc Binance US ogłasza byłego szefa OCC, nowym CEO, czyli prezesem. Brian Brooks będzie prezesem Binance, wyobraźcie sobie, na Amerykę. WeWork akceptuje Bitcoin jako formę płatności i użytkownicy Venmo będą mogli kupować, sprzedawać i przechowywać kryptowaluty. Dziękuję. Do widzenia. Teraz zajmijmy się tymi osobami, które mają troszeczkę więcej czasu niż 2,5 minuty. Rothschild's Investment kupuje 4,7 miliona dolarów w postaci akcji funduszu Grayscale Ethereum Trust, czyli zarządzający aktywami siedzibą w Chicago, rozszerzają swój portfel kryptowalut, nabywając więcej udziałów od Grayscale Bitcoin i Ethereum Trust. Ten Rothschild nie ma nic wspólnego z tymi Rothschildami, którzy rządzą światem. Tak naprawdę nam tutaj przedstawiali nieraz informacje na ten temat, ale Rothschild Investment Corp. nie ma dokładnie. Tutaj też to zaznaczają. Nie ma nic wspólnego z rodziną Rothschildów, ale wielu członków społeczności nadal jest zdezorientowanych. Członkowie założyciele Monroe Rothschild i twagier Samuraj Karger powiedzieli, że firma nie ma żadnego związku z zamożną dynastią pochodzącą z Frankfurtu. W 1995 roku New York Times opublikował artykuł wyjaśniający różnicę między obiema branżami. Rothschild Investment Corp. została założona w 1908 roku z siedzibą w Chicago, a firma posiada w swoim portfelu ponad 1,2 miliarda dolarów i ponad 450 otwartych pozycji na rynku. W przeciwieństwie do znanych bankierów, firma gromadzi akcje od 2017 roku, na długo przed tym jak tradycyjne instytucje zaczęły inwestować w aktywa kryptograficzne. Więc tu wytłumaczenie od razu, że nie ma to nic wspólnego, ale i tak 4,7 ponad miliona dolarów zostało zakupionych w akcjach Grayscale, w przypadku Ethereum. Wielka Brytania planuje albo może utworzy grupę zadaniową do spraw waluty cyfrowej. Wysiłek może ostatecznie doprowadzić do powstania cyfrowej waluty banku centralnego. W tym momencie Wielka Brytania rozważa utworzenie grupy zadaniowej, która zbada możliwości stworzenia cyfrowej waluty banku centralnego CBDC. Wysiłkiem będą kierować członkowie HM Treasury i Bank of England wraz z innymi władzami. Chiny, Stany Zjednoczone i Europejski Bank Centralny również pracują nad walutami cyfrowymi lub je eksplorują. Także tutaj będzie osobne ramy, jednostka, która będzie zajmowała się w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej po prostu tą sferą. Także na razie spokojnie będą tutaj po prostu tworzyć zalążek. Cyfrowej waluty. Zdecentralizowana giełda Uniswap ustanowiła we wtorek nowy tygodniowy rekord wolumenu z łącznymi transakcjami przekraczającymi 10 miliardów dolarów w obliczu trwającego boomu na zdecentralizowane finanse. Z tych 10 miliardów dolarów 3 miliardy idzie na opłaty Ethereum. Oczywiście żartowałem, to jest taka mała dygresja, ale, ale wiemy dokąd zmierzamy, przynajmniej w przypadku jeszcze nie dojścia do Ethereum 2.0. Ale Uniswap faktycznie ma tutaj nadal powodzenie, bo widzimy, że zobaczmy tutaj na ten tweet, sprawdźmy dokładniej, bo nie do końca się pokazują one w przypadku Brave'a, Nie wiem, czasami one są zablokowane, ale teraz już widać zdjęcie dokładnie, kiedy. Ten tydzień rekordowy nastąpił, widzimy 10 miliardów. Wow, także faktycznie ta siła DeFi nie spada. Więc no, tutaj nadal Uniswap na szczycie. A jeżeli promują Dogecoina, to w jaki sposób? No o jednej firmie mówiliśmy w ostatniej audycji Sneakers, ale też dochodzi do tego Milky Way. Które promują DogeCoina. Więc w 2021 roku nie tylko liczba memów wzrosła ponad 800%, ale również otrzymała świetne rekomendacje, tweety za wsparcie Melona Maska, Tesli i właściciela Dallas Mavericks, marka Cubana. Chodzi oczywiście o DogeCoina, a najnowszym, który dołączył do Dougecoina są batony czekoladowe Snickers i Milky Way. Obie firmy są własnością Imperium Słodyczy, albo można powiedzieć wielkiej firmy, która produkuje takie słodycze, Mark Inc. No i teraz też wychodzą z takimi wiadomościami, że no po prostu Dogecoin jest na ich tapecie. Nie tylko Mars i Milky Way, ale mamy tutaj Robinhooda, który właśnie uczynił Dogecoina bardziej dostępnym dla swoich użytkowników. Także tu w tym przypadku bezprowizyjna aplikacja handlowa Robinhood radykalnie obniżyła minimalną wielkość zamówienia Dogecoina z 10 Doge do 1 Doge. Zgodnie z ostatnim tweetem, posunięcie to ma ułatwić inwestorom detalicznym inwestowanie w kryptowalutę, także będzie można zakupić jednego Doge'a, a niekoniecznie minimum, było wcześniej ustawione na 10. W czasie pracy cena kryptowaluty MAMA na głównych giełdach wynosiła 36 centów, po osiągnięciu nowego rekordowego poziomu 45. Także teraz w tym momencie jest na 31 centach. Widzę, że MACD pomału zaczyna się obracać. ADX and DY nadal jest na czerwonym Także tutaj może być ta korekta pomału, no, no gdzieś tam chylicie ku końcowi. I miejmy nadzieję, że ci, którzy inwestowali w DogeCoina, czyli ostatnio sobie tak myślałem, jeżeli DogeCoin w tej hoście wyprzedziłby Ethereum i pokazał rogi, i gdzieś tam zbliżył się nawet do Bitcoina, co, co to, to jest naprawdę bardzo e, e, mało prawdopodobne, ale jeżeli to miało się wydarzyć. To by pokazało to, czym kierują się wszystkie altcoiny w tym sezonie. Hypem, niekoniecznie technologią, i wtedy, ha, ha, trzeba było inwestować w te projekty, które miały największy hype, a nie, powiedzmy, fundamenty. O, weźmy to po taką uwagę. Jestem ciekaw, czy Dogecoin może zbliżyć się do kapitalizacji Ethereum. Może nie być łatwo, bo Ethereum może dojść do 4000 dolarów do końca lipca. Mówi w tym przypadku Coin Bureau. I oto dlaczego. A więc popularny handlowiec kryptowalut i analityk Coin Bureau podkreśla, że widzi Ethereum, jak przebija poziom 4000 dolarów do końca lipca. Ostatnio zapotrzebowanie na sieci Ethereum gwałtownie wzrosła. Wystarczy spojrzeć na całkowitą liczbę aktywnych adresów sieci i jak widać jest to rekord wszechczasów wynoszący ponad 580 tysięcy adresów. Jego zdaniem rosnące zapotrzebowanie na sieci Ethereum sprowadza się do trzech głównych czynników. Zdecentralizowanych finansów, DeFi, stablecoinów i NFT, wszystkie trzy obszary, które rosną wykładniczo w przeważającej mierze, opierają się na sieci Ethereum bardziej niż cokolwiek innego, tworząc ogromne zapotrzebowanie na wiodącą na świecie platformę inteligentnych kontraktów. Traders zwracają również uwagę na malejącą podaż Ethereum i interesującą zależność rozwijającą się między ilością opuszczających giełdy Ethereum a kwotą zamkniętą w inteligentnych kontraktach, czyli chodzi tutaj też o no. Użyteczność. Zgadza się to prawie tak, jakby mieli idealny, odwrotny związek. Pieniądze wypływające z giełd zmierzają w kierunku inteligentnych kontraktów albo opłat <grytanie> za nie. Oprócz rosnącego popytu i ekosystemu Ethereum, koń biuro zauważa, że długo oczekiwana aktualizacja EIP 1159, która ma na celu uczynienie sieci Ethereum bardziej opłacalną, zbliża się i może potencjalnie spowodować kolejne wzrosty Ethereum na jeszcze większe maksima. No jeżeli będzie wszystko parabolicznie rosło, to i Ethereum, i BTC, i inne krypto z pierwszej dziesiątki, jak i również pojawią się może tutaj jakieś nowe perełki, które dają o wiele więcej zarobić. Wszystko jest uzależnione od to Krzysia Jerzyny ze Szczecina, BTC na miejscu pierwszym. I to już powtarzam nie raz. Co on tutaj sobie zamarzy zrobić, wtedy my możemy sobie pomarzyć o innych altach też, a dopóki mamy tą korelację, tego po prostu nie zmienimy. Chyba, że w niedalekiej przyszłości pojawi się odwrotna korelacja jakiegoś aktywa, jakiejś kryptowaluty, która zmieni świat. Trzy fundusze ETF rozpoczęły handel na giełdzie w Toronto we wtorek. Fundusze ETF są tworzone przez zarządzających aktywami siedzibą w Kanadzie: Purpose Investment, CI Global Asset Management i Evolve Funds Group bardziej Evolve. Pewnie trzy firmy otrzymały w zeszłym tygodniu zielone światło od Ontario Securities Commission, więc widzimy, że w Kanadzie bardzo szybko akceptują. Obojętnie jak ETF, no mieliśmy do tej pory e, przynajmniej Bitcoina 2 zaakceptowane, już mamy trzy w Ethereum, a w Stanach Zjednoczonych ani jeden do tej pory nie został zaakceptowany. CI i Evolve zniosły opatę za zarządzanie odpowiednio do 15 czerwca i 31 maja. Pierwsza pobiera Około 0,4%, a druga ponad 0,7% wartości aktywów netto. Więc z drugiej strony, Purpose powiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1% i już zgromadził aktywa o wartości 12 milionów. Także kolejne podmioty, które widzą przyszłość Ethereum, a na pewno to pomaga zdecydować się niezdecydowanym inwestorom na wejście w pozycję ETH. Binance ogłasza zatrudnienie Briana Brooksa na stanowisko CEO. Wiemy, że on wcześniej już tutaj był dyrektorem zarządzającym Coinbase, a teraz przechodzi do Binance US. Brian Brooks jest byłym pełniącym obowiązki szefa urzędu kontrolera pod rządami prezydenta Trumpa. Zobaczcie. Uu. Binance US, prezydent Trump, kontroler. No, ciekawe, co tutaj się wydarza, więc. Binance robi duże ruchy na szczycie swojej hossy. Obecnie zespołem kieruje Catherine Colley. W tym momencie jej rola w rozwoju firmy jest niejasna, także nie wiemy, czy ona nadal zostanie, czy po prostu zostanie przełożona albo przesunięta do innej, innej roli. Tego nie wiemy, ale przed Binance Brooks pracował jako szef urzędu kontrolera walut. OCC był również dyrektorem wykonawczym w Coinbase, gdzie kierował zgodnością z stosunkami prawnymi. I rządowy w zakresie ich systemu aktywów cyfrowych zatem ma duży bagaż doświadczenia. Mając za sobą wieloletnie doświadczenie w kryptowalutach, przez 8 miesięcy pracy OCC Brooks pomógł utorować drogę emitentom stablecoin do obsług kont w systemie bankowych. Otrzymał nawet przydomek CryptoController za wsparciem rozwoju cyfrowej waluty. W wywiadzie dla Wall Street Journal Brooks stwierdził, cytujemy... Jestem chętny do ścisłej współpracy z uczestnikami branży i decydentami, aby opracować trwałe ramy regulacyjne, które umożliwią Amerykanom czerpanie korzyści ze zdecentralizowanych finansów dla przyszłych pokoleń. Wiemy, że Brian Brooks też no tutaj ujednolicił, powiedzmy, te, to prawo zrobił tak, jak gdyby ułatwienie dla różnych stanów. Wtedy, kiedy pracował tutaj jeszcze jako kontroler, żeby to było łatwiejsze dla różnych podmiotów firm, na pewno to było zachęcające do, do, do tych firm, które były w Stanach Zjednoczonych, żeby to prawo było ujednolicone w różnych Stanach. Także zaledwie kilka tygodni temu Binance ogłosił dodanie byłego senatora i ambasadora USA w Chinach, Maxa Baukosa, a będzie w pokoju, aby pomóc w poruszaniu się pomrocznych mrocznych wodach procesu regulacyjnego w USA. Binance nie jest osamotnione w swoich poszukiwań, byłych pracowników rządu, bo wiele firm fintech, takich jak na przykład Coinbase, niedawno przyjął Breta Ritferna do swojego zespołu, a Ritfern pracował wcześniej dla SEC, kierując działem z rynków kapitałowych. Także widzicie, gdzie przechodzą te osoby. Które były pro-krypto, nawet tutaj w przypadku Briana Brooksa, pod panowaniem Donalda Trumpa. Także hmm, ciekawy ruch. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Elon Musk reaguje na kapitalizację rynkową Dogecoina, która przewyższa Forda. Zobaczmy, co tutaj zatweetował nam. Więc dyrektor generalny Tesli Elon Musk, zareagował. I zobaczmy, co tutaj dokładnie, jaki mem się pojawił. Chyba nie musimy tego. Pokazywać, chociaż niektórzy wiemy, że tylko kukają na audycję w postaci podcastów. Także tu jest tylko uśmiech, można powiedzieć, taki szczodry z łezkami, że po prostu no, nie wierzył, jakby, że dołczko nie jest warty więcej niż dolar. Albo po prostu śmieje się z tego, że. Tyle jest warty. Wcześniej dzisiaj kapitalizacja rynkowa kryptowaluty memowej osiągnęła 56 miliardów dolarów po osiągnięciu 60 miliardów dolarów 16 kwietnia. Więc to jest więcej niż kapitalizacja Forda. Wyobraźcie sobie. Kampania Realist XRP zyskuje na popularności, ponieważ kolejna giełda kryptowalut przywraca XRP do swojego pakietu handlowego. Japońska giełda kryptowalut DCurrent. Podjęła decyzję o ponownym wystawieniu XRP zasobu cyfrowego powiązanego z firmą Fintech Ripple na swojej platformie handlowej. Także tu hmm, wiemy, że no jest to pokłosie, można powiedzieć tego, co się działo według inwestorów Ripple, że to nie było zgodne z ich, można powiedzieć tutaj wizją przyszłości Ripple. Także nie jest jasne, czy ta wiadomość jest dokładna, ponieważ Decurrent nie ma żadnych interfejsów w języku angielskim, nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale XRP jest dostępny do handlu zarówno z Bitcoinem, jak i jenem japońskim. I już tutaj trwa spekulacja, kto będzie następny po tych giełdach. No i lykę like... Gdzieś tutaj mam nadzieję, że ta giełda będzie następna, chociaż jest to mało prawdopodobne, aby Coinbase czy inne giełdy, te ze Stanów Zjednoczonych, ponownie wystawiły XRP, zanim zakończy się ten proces. Aktualizacja pozwu XRP w żądaniu interwencji właściciele XRP twierdzą, sek, że nie reprezentuje ich interesów. Adwokat kancelarii Deaton, Johna Deaton, złożył wniosek o interwencję w imieniu posiadaczy XRP. W walce prawnej Ripple z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd 19 kwietnia 2021 roku, czyli można powiedzieć dwa dni temu. Zarzuty seksom pełne istotnych, nieprawdziwych informacji na temat posiadaczy XRP. Poleganie na Ripple, wykorzystywanie XRP i niezależny rozwój ekosystemu XRP. Diton dodał, pozwani dali również jasno do zrozumienia, że nie reprezentują interesów posiadaczy XRP. Mówiąc najprościej, posiadacze XRP nie mogą w tym przypadku polegać na wysiłku jak pozwanych. Dlatego posiadacze XRP starają się interweniować w tej czynności egzekucyjnej zgodnie z Fedem. Więc w tym samym dokumencie Deaton argumentował również na korzyść posiadaczy XRP, stwierdzając, że SEC zakwestionowała niezależną użyteczność XRP, czyli po prostu w skrócie tu ci prawnicy nie zgadzają się z ogółem tej sprawy w przypadku Ripple i już powiedzieli, że jest jakaś niezależna użyteczność tego XRP i dlatego nie powinni tutaj dalej już prowadzić żadnej sprawy z tym związanym. Więc no, zobaczymy. Do 17 maja sędzia federalny Analisa Torres podejmie decyzję o uwzględnieniu ostatniego wniosku o interwencję. Szereg inwestorów z branży kryptowalut na czele z A16Z, który tutaj jest też pod kierownictwem Andresa Chorowica, spał rundę finansowania w wysokości 28 milionów dolarów dla Aleo, platformy zaprojektowanej do Zero Knowledge Proof. Zdecentralizowanych, prywatnych aplikacji, więc ta platforma Aleo może umożliwić zdecentralizowane, prywatne przetwarzanie na dużą skalę, powiedział we wtorek Startup. Platforma Aleo zapewnia kompleksowe narzędzia, które umożliwiają opracowywanie, wdrażanie i trwałość aplikacji chroniących prywatność. Dzięki Aleo aplikacje i interakcje użytkowników są domyślnie prywatne, podała firma w doświadczeniu. Także tutaj widzicie. Całe portfolio A16Z Crypto, a inni inwestorzy w rundzie Aleo to m.in. Placeholder, Coinbase Ventures, Galaxy Digital, PolyChain Capital, Scalar Capital, Slow Ventures, Variant Capital, Balazi, Srivni Vasan i Ethereal Ventures. Także widzicie, Aleo zdobywa tutaj inwestorów instytucjonalnych. Wracamy do Dogecoina. Newex akceptuje teraz Dogecoina pośród szału rynkowego. Sklep ze sprzętem komputerowym Newex świętuje Doge Day. Dodając obsługę Dogecoina teraz akceptuje nawet płatności w Doge za pośrednictwem BitPay. Także to jest kolejna informacja o tym, że Dogecoin jest kolejną ofertą, a bardziej opcją płatności właśnie na Newex. Także Andrew Cho, starszy menadżer marki Newegg, powiedział w oświadczeniu Dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić naszym klientom robienie zakupów. Jednak najlepiej dla nich działa to, co umożliwiamy dla nich. Także dokonywanie transakcji przy użyciu metody płatności, która najbardziej im odpowiada. W tym celu z przyjemnością udostępniamy fanom Dogecoin na łatwy sposób na robienie zakupów online w zakresie technologii. Także tutaj Dogecoin doszedł też do Newegg. Koń Telegraf. O, to jest ciekawy temat, bo wiele osób uważa, że bitcoina nie da się praktycznie zniszczyć poprzez jakieś zasady, regulacje, cokolwiek, nie wiem, zamykanie różnych tutaj puli miningowych. Tu mamy Koń Telegraf, który mówi, że rządy mogą powstrzymać bitcoina, zamykając wydobycie. Na przykład, mówi tutaj osoba z Electric Capital, gdyby Stany Zjednoczone zatrzymały wszystkich górników w USA, Kazachstan zatrzymałby wszystkich tamtejszych górników, a w ten sposób szybkość spadłaby o 80-90% wskaźnika hash rate'a. Wtedy hmm, można by tutaj powalczyć o to dominację czy, czy przejęcie nawet zatrzymanie Bitcoina. Zobaczmy, podczas panelu na szczycie internetowym Collison we wtorek Spencer powiedział, że to prawodawcy dają Bitcoinowi szansę na rozwój, nie nakładając surowszych ograniczeń na operacje wydobywcze w swoich krajach. Dyrektor wykonawczy Electric Capital mówi o stanie inwestowania w kryptowalutę w 2021 roku wraz z Michaelem Jordanem z Galaxy Digital, Kartik Talwar z A Capital i Ashem Eganem za Compliance, Tarom Tan z Idei, i Collab Ventures i moderatorem Minteo z Consensus. Zastanawiali się, czy rząd naprawdę mógłby zatrzymać bitcoina, zapytał Spencer. Właściwie myślę, że może tak być. Jeśli pomyślisz o koście ataku na hashrate, nie jest to coś, czego państwa narodowe nie mogłyby zrobić. Dalej cytujemy, spójrz co wydarzyło się w Xinjiangu, czyli... To co ostatnio w Chinach, ten spadek rate'a może zamknąć sieć wydobywczą bitcoinów w rzeczywistości dość szybko. Zwłaszcza jeśli Stany Zjednoczone zatrzymałyby wszystkich górników w USA, Kazachstan zatrzymałby wszystkich górników w tym regionie, to dość szybko zamyka to 80% do 90% hashrate. No tutaj jeszcze oczywiście Chiny. Myślę, że fakt wciąż tu jest, oznacza, że rządy naprawdę wspierają, a nie walczą z nim. Więc... Technicznie byłoby to możliwe. Nie wiem, czy pamiętacie historię Liberty Reserve, która jest tutaj przypominana w tej właśnie książce jako projekt przed Bitcoinem, który no niestety już nie ma go wśród nas. I dlaczego? Tam jest wiele projektów opisanych, może wiele nie, ale parę projektów opisanych w tej książce, jakie były przed Bitcoinem i co spowodowało, że ich dzisiaj wśród nas nie ma. I wyobraźcie sobie, że przy Liberty Reserve. Przynajmniej parnaście krajów w jednej chwili zawalczyło o Liberty Reserve i to był jeszcze bardziej zdecentralizowany, niektórzy zauważają, pro, projekt niż Bitcoin w tamtym okresie, bo miał więcej chyba nodów na cały świat, ale został zablokowany i nawet te nie się, powiedzmy, Chiny i Stany Zjednoczone i Francja i Anglia w jednym okresie po prostu Zablokowały, zgodziły się do co do decyzyjności o usunięciu tego projektu, więc nie jest to niemożliwe nawet w Chiny, Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, gdzie nie pawają do siebie, można powiedzieć historycznie, przynajmniej jest to możliwe przynajmniej na papierze. Jak to by było możliwe, jeżeli by tutaj zaczęło się coś dziać w niedalekiej przyszłości, nie wiemy, bo. W tej chwili środowisko regulacyjne w Stanach Zjednoczonych wydaje się faworyzować górników kryptowalut, zamiast wyciągać z nich wtyczkę. Chociaż niektóre farmy w Teksasie musiałyby ograniczyć działalność podczas potężnej zimowej burzy w tym roku. Więc no, historia się tutaj kłania, i projekty, które były przed Bitcoinem, też warto wziąć to pod uwagę. Wziąć to pod uwagę, nie wziąć. Już to pamiętam, mam tutaj gdzieś. Zapisane. Także dziękuję. Dogecoin tu, Dogecoin tam. No, prasę ma, bo czy Amazon przyjmie Dogecoina? Analiza w przypadku użycia płatności. No, jeżeli Amazon przyjąłby płatności w Dogecoinie, na pewno gdzieś tutaj by był wzrost ceny na tej informacji więc hashtag DogeDay zyskuje obecnie na popularności. Numer dwa na Twitterze z Redditem również wylęgarnią. W tym przypadku zdobywając wsparcie, jeden z użytkowników opisał wybicie jednego dolara na DogeCoin jako nieuniknione, mówiąc nawet, że sam sobie jest to mały cel dla DogeCoina. I o co chodzi z Amazon i krypto? Amazon obecnie nie akceptuje kryptowalut do płatności, nie mówiąc już o DogeCoinie, chociaż petycja Change.org ma silne poparcie. Amazon jest zobowiązany do podejmowania działań, czy to się zmieni w przyszłości, kto wie? Ale wiadomo, że Amazon planuje uruchomić własną cyfrową walutę. Gigant handlu detalicznego niedawno opublikował ogłoszenie o pracę, wzywając odpowiednich kandydatów do dołączenia do działu płatności cyfrowych i wschodzących. Ogłoszenie o pracę zostało do tego czasu już ściągnięte z pulpitu, ale dopiero co parę obserwatorów zauważyło, że jest to ono przeznaczone na rynek meksykański. A jeśli to się powiedzie, planowane jest wejście na inne terytoria. Na tym etapie trudno określić, czy ten projekt może oznaczać dla branży kryptowalut, albo co może oznaczać. Jednak w oparciu o wcześniejsze oferty firma ma tendencję do umieszczania swoich produktów we własnym ekosystemie. Także Dogecoin opcja płatności za pomocą Bitpay'a, okej, okay, to wiemy już wiemy, że BitPay jest super. Możemy zejść z kryptowalut. My sobie zapłacimy podatki w tych krajach, które musimy, w momencie kiedy <grych> schodzimy po prostu i kupujemy coś, ale. BitPay zawsze będzie tą opcją, gdzie nie daje możliwości przechowywania dalej krypto, tylko od razu oni schodzą w jednej chwili do dolara i do, otrzymują to w dolarze, a sam Bitcoin czy Dogecoin w tym przypadku byłby upłynniany. Także to jest taka, hmm, można powiedzieć, opcja hybrydowa, tak? Niekoniecznie dobra dla, dla kryptowalut za pomocą bezpośredniego, bezpośredniej sprzedaży w postaci Dogecoina. Opłaty za transakcje bitcoina w dolarach amerykańskich są zbliżone do najwyższych w historii poziomów, a więc ostatni skok opłat transakcyjny BTC nastąpił w związku ze znacznym spadkiem wskaźnika hash sieci, czyli hash rateu bitcoina. Opłaty transakcyjne za bitcoina w dolarach amerykańskich są zbliżone do poziomów z 2017, przy ogromnym spadku wskaźnika hash sieci bitcoin. Także, tu nie wiem czy wiecie, ale... Inne źródła, w tym główny eksplorator Blockchain.com, również pokazują, że średni koszt transakcji BTC we wtorek wyniósł, uwaga, uwaga 58 dolarów. Nie 5, nie 15, a 58 dolarów. Pomimo kilku źródeł pokazywanych aktualną opłatę za transakcję BTC w pobliżu 60 nawet, inne źródła pokazują znacznie niższą wartość. Główna witryna analityczna Bitcoina Clark Mood podaje średnią wartość opłaty BTC w dolarach w ciągu ostatnich... 2016 bloków w wysokości 27,5 w momencie pisania. Według danych y Charts średnia prowizja o transakcji Bitcoin wynosi 43. Także te, można powiedzieć, statystyki są zróżnicowane, ale no, mamy statystykę 58% Dolarów. Opłaty transakcyjne BTC przekroczyły 50 dolarów pod koniec 2017 roku, kiedy Bitcoin po raz pierwszy wzrósł do 20 tysięcy. W chwili pisania tego tekstu Bitcoin kosztuje 55,190. Jesteśmy 3 lata później, wyobraźcie sobie, tak jak na Ethereum. Jesteśmy 3 lata później. Tam były CryptoKitties. dzisiaj też się zapycha. Wiemy, jakie są ceny na Ethereum. Jesteśmy 3 lata później na BTC. Mieliśmy Lightning Network, mieliśmy Liquid, który miał się z tym poradzić, a i tak płacimy 58. Dolarów. Spadek wskaźnika HH sieci BTC może ostatecznie wpłynąć na trudność wydobycia bitcoina, potencjalnie obniżając też tą cenę. Zdarza się raz na 2016 bloków lub mniej, a więc co dwa tygodnie kolejna korekta trudności bitcoin ma nastąpić za 12 dni. Także za 12 dni może te opłaty się zmniejszą wtedy. Oby oczywiście. No ale tutaj nie pozostawia suchej nitki na tym Mr. Whale, gdzie mówi o tym, że ostatni raz zaobserwowaliśmy wzrost opłat transakcyjnych i niepodwiedzonych transakcji na późnych etapach. Ostatniej banki bitcoinowej. Każdy, kto do, dokonuje dzisiaj transakcji na bitcoinie, wyda teraz 9000% więcej za opłaty niż jakikolwiek bank i będzie czekać średnio o 4600% dłużej. Przyszłość finansów zaznacza swoim szczodrym komentarzem. Także, no, czy to jest przyszłość finansów? Czy o tym myślał Satoshi Nakamoto? Tutaj, tutaj macie odpowiedź. W głowie twórcy bitcoina, a też zapraszam na inne książki, które powstały o tym, na przykład jedną z nich, Standard Bitcoina, którą rozlosowaliśmy niedawno, praktycznie dzień wcześniej, i gratulujemy też wygranej już. Jedna osoba się zgłosiła, a za drugą czekamy. Za to 77 milionów użytkowników może teraz udostępniać Bitcoiny, gdy Venmo dodaje płatności kryptograficzne. A więc Venmo podąża ścieżką Paypala w kierunku przyjęcia kryptowalut. Posunięcie jest podobne do firmy macierzystej Venmo Paypal, dodającej obsługę kryptowalut, która została ogłoszona pod koniec ubiegłego roku. Jednak platforma Venmo będzie obsługiwać cztery rodzaje kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash. Kryptoon Venmo to nowy sposób dla społeczności Venmo na rozpoczęcie odkrywania świata kryptowalut w środowisku Venmo, które ufają i na którym polegają, jako kluczowy element ich codziennego życia finansowego, powiedział Derek Ash, wiceprezes i dyrektor generalny Venmo. Wygląda na to, że ruch skierowany jest do młodszych użytkowników platformy. Venmo jest w tym przypadku wypaczone na użytkowników w wieku 20 i 30 lat porównaniu z całą populacją USA. Bez względu na to, gdzie jesteś na swojej drodze do kryptowalut, kryptowaluty na Venmo pomogą naszej społeczności uczyć i odkrywać kryptowaluty na zaufanej platformie i bezpośrednio w aplikacji, którą znają i kochają, zauważył Ash w ogłoszeniu. Także widzimy, że tutaj jest no, kolejna platforma, która zrobi... Za nas transakcje na hybrydowym bitcoinie, powiedzmy, bo tam to będzie dużo, dużo szybsze, no bo po prostu wiemy, jakie są opłaty transakcyjne za, za BTC. Także samo BTC w formie e, już takiej oryginalnej nie przeszłoby na takich platformach. Jak to zauważa też Derek McGill z Twittera, że tradycyjne finanse rozwiążą problemy ze skalowaniem BTC i Ethereum, po prostu udając, że pozwalają użytkownikom wysyłać bitcoiny i Ethereum. A inflacja to oczywisty następny krok. Jestem ciekaw, czy właśnie to będzie ten następny krok. Będziemy to obserwować, na przykład zamiast 21 milionów BTC w niedalekiej przyszłości będziemy mieć 25 albo 35, bo instytucje weszły, robią to za nas, a to ma poboczny koszt. Na przykład zmiana kodu i wejście na 25. Milionów bitcoinów, BTC w tym przypadku, albo Ethereum jeszcze więcej, bo inflacja musi też tutaj dojść do skutku. Także to jest ciekawe, że na pewno to tym finansowym molochom pomaga ta niedyspozycyjność projektów takich jak BTC i Ethereum, bo wtedy one mogą to robić za nas, za same te projekty na scentralizowanych giełdach. I tutaj się kłania jeszcze raz historia. Zatoż jego Nakamoto i czy o tym właśnie w taki sposób myślał? WeWork teraz akceptuje płatności w Bitcoinie i utrzyma kryptowalutę nawet w swoim bilansie. WeWork jest najnowszą firmą, która zaczęła akceptować kryptowalutę do płatności. Wspierany przez Softbank, gigant na rynku nieruchomości ogłosił we wtorek, że pozwoli swoim klientom płacić za stałe biura i przestrzenie coworkingowe w kryptowalutach poprzez powiązanie z procesorem płatności kryptowaluty BitPay. Także teraz za każdym razem, kiedy BitPay będzie... Po prostu miał tutaj nowego partnera, będziemy słyszeli o tych w newsach, tak? BitPay podpisał tak naprawdę mm, możliwość płatności jakimi kryptowalutami? BTC, Ethereum, USD Coin, Paxos i inne kryptowaluty jako formę płatności za swoje usługi. Także kolejny partner. Rozwiązanie engine, bez gazu, czyli Gas Free Solution. Dla NFT cieszy się zainteresowaniem Binance, Microsoft i inny. Także JumpNet otrzymuje wersję wczesnego dostępu do, do Engine. Bezgazowej łańcuch bloków ma dołączonych wiele projektów NFT. Popularność łańcuchów blokowych, bezgazowych tak naprawdę rośnie, czyli Gas Free Solution. JumpNet jest to nowa sieć wolna od gazu. Opracowana przez Engine została oficjalnie wydana i już teraz przyciąga wiele uwagi społeczności. JumpNet to sieć firmy Engine, która działa w oparciu o mechanizm potwierdzający uprawnienia. Umożliwia użytkownikom przenoszenie Engine coins z Ethereum. Do JumpNet inne funkcje obejmują możliwość handlu i dystrybucji tokenów RC1155 z gry lub aplikacji bez gazu. Wielu zdaje sobie sprawę z wzrostu liczby niezamienianych tokenów NFT, ale nie wszyscy są świadomi o opłat, które wiążą się ze sprzedażą takiego tokena. Opłaty te były pewnym punktem spornym lub barierą dla nowych użytkowników eksploracji NFT. Projekt spotkał się z, już z dużym zainteresowaniem społeczności. NFT z dziesiątkami twórców dołączonych do premiery. Wśród tych zwolenników są wielkie nazwiska z branży takie jak Microsoft, OKEX i Binance. Joshua Kim, dyrektor generalny koreańskiej firmy Ludena Protocol, która również korzysta z JumpNet, skomentował rozwój. Dzięki bliskiej współpracy z firmą Engine odnieśliśmy sukces w neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla teście cyklu życia NFT w JumpNet, który był najszybszy w Korei. Dzięki JumpNet, nasza mapa drogowa w NFT, w tym Ludea, World Metaverse i Avatar Luna, może teraz zostać szybko wdrożona bez opłat za gaz. Także widzimy, że tutaj nie jest to tajemnicą, że NFT robią duże fale w branży, wykazując ogromny wzrost i potencjał. Wydaje się, że wzrost jest daleki od zakończenia, a zasoby, które oferują niezawierające gazu NFT, mogą być pionierami w dojrzewaniu tej branży. Także widzicie, że engine jest tutaj no, na czele z tym całym jumpnetem i przynajmniej próbą. Obniżenia kosztów za transakcje. Okej, okay, przejdźmy w takim razie do polskich youtuberów. Mamy Jurek z analizy, kryptowaluty, analiza strachu złoto. I tutaj mamy bardzo dużą listę kryptowalut. Także tutaj musicie wejść i kuknąć do Jurka. To jest ciekawe, że Jurek już przebija, zobaczcie, 11 tysięcy subskrybentów. Zaraz dogoni nas tutaj. Większość youtuberów można powiedzieć z tej branży, także gratulujemy tak szybkiego rozwoju Jurka i znowuż pojawiał się u Feniksa chyba, kiedy miał 1002-3, nie pamiętam teraz, ale świetna robota, świetny przegląd od analizy technicznej. Jak Maciek 321. Także mamy tutaj też ekipę od tej strony, także super. Efekt mamy tutaj super ligę. piłkarskie miliardy do podziału ale miejsce UEFA zajmie JP Morgan czy 2.1 jeden krypto BTC i bearish Retest a albo D test sprzedam te rally ship doge akita fake husky XRP, moim szut Season. Zobaczmy, co coś jeszcze doszło w tym momencie. No nie, ale lada chwila, macie ktoś doda. Kryptowuje Bitcoin na spokojnie. Mamy też grupę traderów td Trader 21 o Rafale Zaorskim na Invest Caps. Shitcoiny szaleją. Dalej jest Encyklopedia Kryptowalut, Poranek z Krypto, Pantera Capital, Multicon Capital, w jakie alty inwestują. Mike Satoshi, Bitcoin to store of value. Who let the dogs out? No i tutaj jeszcze zobaczmy. Co tam jest dalej. Kto wygra SEC czy Ripple w tym przypadku. Zobaczmy jeszcze co tutaj jest z ostatniej chwili. A nie nic. Krypto Jak zabezpieczyć się przed spadkami. Bitcoin i kryptowaluty i pierwsza poważna korekta. Krypto twój pierwszy bitcoin trade na żywo z X groszem. Piotr Misiurek, Stokasz co się stało w niedzielę. Czy to koniec hossy, rynki spot, Vs futures, perpetual contracts. Dalej jest też dzienna dawka dyskomfortu. Sovereign, plan rozwoju Defi dla Bitcoina, BTC, RSK i Sow. Mamy Jarząbka. Cztery najtrzęssze błędy początkujących inwestorów. No i na samym końcu mamy komentarze. Na przykład mamy Arta Nygę, który mówi: Dołcz mi zrobił z 200 dolarów 3673. Sprzedałem 7 lutego po 7 centów. Gdybym trzymał do dzisiaj, mógłbym sprzedać 49 734 dołcze. 35 i miałbym 17 tysięcy dolarów. Ale jak mogłem to przewidzieć? Przecież nie miałem szklanej kuli. Ja dodałem tylko wiadomość, ważne, że do przodu. Nie przewidzimy szczytu. Bardzo trudno jest przewidzieć szczyt. I często zapominamy o tym, że zarobiliśmy, bo widzimy już kolejną naszą wpadkę w tym wypadku, bo nie sprzedaliśmy na samej górce, albo przy końcu tej górki, albo przy wyższych cenach. Więc spokojnie, ardnega Codziennie jest nowa szansa na kupno jakiegoś aktywa i sprzedaży po wyższej cenie. A tutaj kto wiedział, że Doge będzie popowany przez Elona jeszcze za chwilę, marka Cubana, Sneakersa Marsa. Jeszcze za chwilę może Grzesiek wyjdzie z polskiego tam słodkości. Grzesiek i Doge no obok stali. Nie? nie wiemy tego tak naprawdę. Także gratulujemy tych 3000, prawie 4000 dolarów. Zobacz, to są, można inaczej powiedzieć, trzy Samsungi, bardzo dobre telefony. Hulajnoga, o, dobra, razy, razy trzy. Gdzieś tam monocykl, ostatnio sobie tak też patrzę. Więc zobacz. Z 200 dolarów 3673. Ale nasze zawsze powoduje to, że tego, czego nie mamy, tam jest lepiej. A nie mamy 17 tysięcy, mamy 4. Ale art, gratulujemy. Matixer, Feniu, jaki wybrałeś model hulajnoga? H. no to już mówiłem, TechLife. Sprawdźcie sobie TechLife, polski produkt. Naprawdę fajne hulajnogi robią. Chyba, że macie lepsze, to dajcie znać, bo będę testował w takim udziałzie. Paweł Cholercia, widzę, że Kamil partykacie nieźle wyszkolił. Jesteś damianem karbownikiem 2.0. Sprytne bardzo. Czyli Jurek S-analizy. Tutaj ktoś wrócił do tego. Zapraszam oczywiście do historii, podstawy i psychologii. Tutaj dowiedzieliśmy się od Jurka S. Bardzo ciekawej lekcji, tego czym jest analiza techniczna, jak ją należy postrzegać. To jest oczywiście nagrywany parę miesięcy temu odcinek. Więc super, naprawdę. Zapraszam. Grześ, para lotniarstwo, sezon się zaczyna. Zapraszam na kanał. O, grześ, dawaj nazwę kanału. Także kukniemy sobie, jakie to jest para lotniarstwo w Twoim wypadku. Wow. Pytałem ostatnio o zajawki. Macie tutaj parę zajawek. Potem ktoś tutaj szuka różnych monet. Gdzieś to też widziałem. Czekajcie. Po poprzegląda. Jackie Chan. No, ja chodzę z wykrywaczem i szukam coinów z ziemi. Za każdym razem, jak kopiesz dołek i widzisz w nim coś okrągłego, to czujesz, jakbyś się rozpakowywał kolejny prezent na gwiazdkę. Chodzę cały rok i tylko na wiosnę wspaniała zajawka. Także wow. I tutaj common content. Tak samo mam kopię z detektorem i kopie coiny. <laughs> Dobre. Jeszcze magnes by się przydał, nie? Neodymowy, czy jakoś to się nazywało kiedyś. Więc no, ciekawe są tutaj zajawki. Na przykład Robert Kalding czy Kalding. Ekstremalnie dużo leżę, uwielbiam leżeć, po prostu kocham leżeć i nic nie robić i stąd ostatnio zakup kampera, tam też dużo się siedzi, leży, czasem tylko przy zwiedzaniu trzeba się męczyć, no i zajawka od lat to drony. Ale tu już latam w Google'ach, albo bardziej w, w Google'ach. Dobra, zostawimy to. To też często siedzę. Także Google, wiem o jakie chodzi. Chodzi o już te takie, co się świetnie. Obra Nie, one, one mają swoją nazwę, te drony. Ym, chwila, chwila. Drony FPV znalazłem, także przyznaję się, znalazłem. Drog drony FPV, także ekstremalna zajawka. Ta pierwsza niekoniecznie jest za zajawką ekstremalną, y, bo y, odleżenia to podzielam, tą ekstremalną formę spędzenia wolnego czasu. Tylko dodałem, więc i tutaj duży zestaw dronów, także, wow. Pewnie z zakupów z bitcoina. Ktoś jeszcze, ktoś dodał tutaj: Andrew Biker, tylko i wyłącznie motocykl polecam, pozwala czuć wolność i odstesowuje na maksa. I niekoniecznie musi być to R1. Zobaczcie. Za bitcoiny pewnie tutaj kupione kolejne fanty, które pozwalają na ekstremalne zajawki. Także gratulujemy tutaj wszystkim. A na końcu mamy Seattle, 25 stopni Celsjusza w połowie kwietnia. Także gratuluję. Ktoś mi powiedział, że w Seattle nigdy nie byłem, akurat w tej części, że tam jest bardzo dużo okresu, coś jak w Wielkiej Brytanii. Dużo deszczu macie, tak? Nie wiem, czy to prawda, czy, czy nie, ale daj, daj, daj znać, czy faktycznie jest dużo deszczu w Seattle, tak jak w Wielkiej Brytanii. Wiem, że w San Francisco, jak byłem, to ktoś mi powiedział, że średnia pogodowa tam to jest jakoś w granicach 18 stopni. Ani, ma, ani nie ma gorącego lata, ani nie ma gorącej zimy. Dajcie znać, czy to też jest prawda, czy po prostu ktoś mi to źle przepowiedział. Także dzięki wszystkim. Dziękuję również za, za pomoc. Się pomaga dla rycerza Mikołaja i innych zajawek tutaj, które mamy. Pomagamy też oczywiście Dzięki za to. Ja Wam życzę wspaniałego kolejnego dnia. Wrócimy z wiadomościami. KryptoCrew nie widziałem w ostatnich 24 godzinach. Nie wiem, gdzie się podziewa. Może wziął sobie tydzień wolnego. Nawet dobrze. Nawet dobrze, powiem Wam, bo wtedy też ja mogę odetchnąć troszeczkę i, i przeznaczyć tutaj czas na, na coś innego. Także dzięki. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.